I soap a scared ya. Gonna out of my way. I bought ya, cut your wife. Piknit chuwioła. Na terenie Polski zamieszkują dwie grupy romskie, które różnią się zasadniczo kulturowo, tradycją. Są to ci z jednej strony Romowie, którzy mieszkają w górach, od wieków, od pokoleń osiadli, których czasem nazywa się karpackimi, czy też Bergitka Roma z języka Romani. I kilka grup, zwanych czasem szczepami, które odwołują się do wędrownych tradycji. To ci, którzy do lat 60., dokąd nie zakazano, czy nie zabroniono im właściwie wędrówki, prowadzili wędrowny tryb życia i ten etos wędrowania, tradycja wędrowania jest dla nich jakimś bardzo istotnym punktem odniesienia, jeśli chodzi o budowę tożsamości. To są Calderasze, Lobari i grupa Polska Roma. Sami siebie nazywają Polska Roma i tą nazwę Polska Roma niosą ze sobą gdziekolwiek są. Można spotkać Romów z tej grupy Polska Roma i w Kanadzie, i w Ameryce, i w Australii. Jest ich bardzo dużo w Anglii ostatnio, w Szwecji duże skupiska. I ta identyfikacja z Polską, z tą nazwą, czy nawet z językiem polskim, ona jest kontynuowana w kolejnych pokoleniach. I to jest grupa, która się wyróżnia pośród innych Romów w Europie tym, że zachowała poza tradycją specjalny typ przywództwa, którego nie ma w żadnej innej grupie romskiej na świecie. Przywództwo głównego jakby sędziego, czasem mówi się król cygański, to jest ta funkcja, którą pełni obecnie Nudziu, czyli Henryk Kozłowski mieszkający w Nowym Dworze Mazowieckim, przedstawiciel starszyzny i jednocześnie głowa cygańska, bo szero Rom znaczy po prostu cygan głowa. To jest szczególnego typu przywództwo, które opiera się na interpretacji Romani Pen. Jest to zbiór norm, które regulują zasady współżycia w grupie, zasady kontaktów ze światem zewnętrznym i za nieprzestrzeganie tych norm, w zależności od wagi przekroczenia, grożą różne konsekwencje, aż do wykluczenia ze społeczności. Ale jednocześnie wyrasta nowe pokolenie liderów romskich, wykształconych, którym ta tradycja zaczyna ciążyć, którzy chcą, nie potrafią się pogodzić z tą tradycją. I to budzi pewne dramaty i konflikty w samej społeczności. Z jednej strony świadomość szacunku dla stanowiska szeroroma, z drugiej zaś pewna dążność do pewnej emancypacji, niezależności. Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji to jest organizacja międzyrządowa z siedzibą w Genewie, w skrócie IOM. Na mocy umów międzyrządowych realizowała tak zwane programy odszkodowawcze. To były programy pomocy dla ofiar III Rzeszy, wynegocjowane na mocy ugody z bankami szwajcarskimi. Powstał program humanitarno-socjalny, skierowany do czterech kategorii ofiar, jedną z nich byli Romowie. W związku z tym, kiedy przystąpiliśmy do realizacji programu w Polsce, pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy, to skontaktowaliśmy się ze wszystkimi stowarzyszeniami romskimi, żeby ich poinformować o tym, że taki program jest, no i żeby zaproponować im współpracę. Jedną z organizacji, z którą się skontaktowaliśmy i którą zaprosiliśmy na to nasze pierwotne spotkanie ze stowarzyszeniami romskimi był Związek Romów Polskich. Oni złożyli do nas bardzo ciekawy wniosek, przedstawili dobre referencje. W ten sposób zaczęliśmy współpracować. Najpierw zaczęliśmy od małego programu, który był trochę takim programem testującym też ich możliwości, to jak się będzie układać ta współpraca. Ponieważ wszystko było dobrze, przyjęliśmy wniosek na dużo większy projekt z większą liczbą beneficjentów. Projekt został zamknięty w listopadzie 2004 roku. Został poprawnie rozliczony. Z naszego punktu widzenia nie mieliśmy żadnych zastrzeżeń. W momencie, kiedy pojawiły się oskarżenia pod adresem Związku Romów Polskich, a w szczególności pana
Romana Chojneckiego dotyczące defraudacji tych pieniędzy. No oczywiście zaczęliśmy się bardzo uważnie przyglądać temu, co się działo. Ania, same umy, same gamy, które czy szwajcarskie, czy genewaty, czy doktor, to całe umy, gamy, które są powinny ministrom. Jutrze kierują kuleskę kadę, kuleskę na. Dzwoni na medyjusze. Szanowna, dali na to te kapłacy na umy. To 3 miliardy, bo to 3 miliardy. To 3 miliardy to kadajna. Kultur jest prawista, całe górę mamy czorna, karę. I umy, umy to umy. Co jest ci we mnie bez znanych ziemi? Roma wehe do bez spokoju. Jutro do ma pani miał, nie jak to nadal. No to sędna te zerowa, lianto te 51 mamy się, studenty. Lianto to ma resabę, nie jak to nadal. Lianto to ma resabę, bunia i rolenko uwolenia kamy z kawodą. A co robią nam dział studenty? Co robią nam dział pielęgniarka? No to mile umęca, to my herotę z rodziną, my tego nadal. Więc dawa, można też zaginę uchwałę dystrybuć, ponieważ Ministerstwo Spraw Zewnętrznych rządzinę uchwałę dystrybuć. Po raz pierwszy w moim życiu, a mam 62 lata. Takie coś się spotyka tutaj w gronie romskiej, że wielki wstyd jest jedynego człowieka. On nie ma prawa na partii wymaczynę prawa. Skarpetki całować tutaj na środku blok. Jak się robi, jak czasimy, jak sprawiedliwość. A dała nam rzekę, ja wiem, że widzę mam wieczora, że widzę tu mali szale, tu mali wnuki, które kar ma mieć szale, to czasimy pan się robi. A o sprawiedliwość, a sprawiedliwość i pojęcie. Ja nie tam się na to wiem. Nie, daj pan mi spokój. Spotkanie dotyczyło naszego brata Roma, który zboczył niesamowicie z tradycji cygańskiej. Zboczył, złamał wszystkie kodeksy cygańskie, wszystkie prawa. Na zasadzie, można głośno powiedzieć, po werdyktu sądu oszukał, okradł swoich braci, staruszków, cyganów, ludzi, dzieci wojny. Dostawał pieniążki z IOM-u, dostawał jakieś rzeczy, programy, jakieś na rzecz Romów z różnych instytucji i nierzetelnie do końca się rozliczał. Ja nie mówię, że on tego w ogóle nie robił, ale nierzetelnie się rozliczał. Zwołał król 7 września spotkanie u siebie, przybyli Romowie, którzy czuli się lub byli poszkodowani. Król się pytał delikatnie, jak to było, jak ta pomoc się przekłada, więc Romowie wstawali i wypowiadali się na temat tego, jaką pomoc wygląda. I jak to się odnosi do tej sumy, którą dostał do ćwierć miliona dolarów? Powiadomił mi 13 instytucji o takim fakcie, że taki fakt miał miejsce, takie spotkanie miało miejsce. I teraz zrobiliśmy tak, my was powiadamiamy, wy dajecie pieniądze, my was powiadamiamy, że takie są zarzuty wobec Chojnackiego. A teraz wy jak to sprawdzicie, to już nie nasza sprawa. Mamy konflikt między organizacjami romskimi, między ich liderami i póki nie ma rozstrzygnięć, czyli no trudno powiedzieć, że oskarżenia, które wysunięto wobec jednego z prezesów, znajdą potwierdzenie, jest to legalnie działająca organizacja z legalnymi władzami i jest jednym z wielu partnerów naszych działań, jakie prowadzimy dla społeczności romskiej w Polsce. Takie osoby trzeba wyeliminować. Jak to powiedział jakiś cygan, to powiedział, że chwast, jeżeli wyrośnie w kwiat, między kwiaty, trzeba go wyrwać natychmiast, bo on zapleni wszystko. Pan Chojnacki nigdy się nie spotka, nie wejdzie nigdy, gdzie będzie cygańska biesiada, cygańskie spotkanie. Nigdy nie może wejść do cygańskiego domu. Czy to będzie pogrzeb, czy wesele, czy chrzcienie, czy urodziny. Pan Chojnacki już nie ma prawa wejść tam, gdzie mieszkają cyganie, tam, gdzie są narady cyganów, tam, gdzie są imprezy cygańskie. Pan Chojnacki nie może w tym uczestniczyć. On nie jest jeden z nas już. Nie zrozumiał, pobiegł do polskiego sądu i podał mi o zniesławienie. Toczy się w Szczecinku, w moim mieście, postępowanie przeciwko mnie, że stanąłem w obronie ludzi, starych ludzi, starszych ludzi, że zniesławiłem pana Chojnackiego. Nie tak sobie wyobrażałem, proszę, taki sąd romski. Byłem pierwszy raz na takim sądzie. I myślałem, że jak człowiek jedzie z prawdą, to żeby było 1000 osób, 1000 starszyzny, a ja sam, ale jadę z prawdą, to będzie stała ta prawda po mojej stronie. I tak kiedyś było. A w tych czasach teraz nie. Tam, gdzie krzyk, tam, gdzie
siła, tam jest prawda. Według tradycji wielowiekowej każdy, nawet dziecko, ma prawo wyłuszczyć swoje racje, skoro je posiada. I pozbawienie głosu obwinionego jest po prostu zaprzeczeniem sensu istnienia w ogóle tego prawa obyczajowego. Przedstawiałem tą dokumentację, nie chcieli oglądać. Co tam dokumenty, pieniądze oni chcą. Poprosiłem o wyjazd do tych instytucji, żeby tam wyjaśnić. Niech jedzie starszyzna, Rada Romów i niech wyjaśnią tą sprawę. Nie chcieli tak samo. Żadnych wyjaśnień, tylko pieniądze. Chciałem również, co gwarantuje mi to kodeks romski, SOWAH. Dwa razy prosiłem, żeby dopuścili mi, że chcę po prostu tą przysięgę złożyć. Nie, to samo. Żadnych przysięg, żadnych, nic, absolutnie. Tylko pieniądze. Komu? Za co? Trojanek rzucił kalumnię bez pokrycia na Chojnackiego. Zaczął w sposób typowo nieromski, czyli napisał pisma szkalujące Chojnackiego do różnych instancji państwowych, od marszałka Sejmu począwszy, poprzez wszystkie inne instancje. I to stało się przyczyną tego całego zamieszania. No, mieliśmy spotkanie z starszyzną o wyjaśnienie tam pewnej sprawy. Dotyczyła ludzi z Holokaustu, które pieniądze mieli otrzymać. A dlaczego wyjaśnienie? Kogoś konkretnego? Tak. Kogo? No bo prawda, no, zarzucenie było dla Chłynackiego, a... Był zarzut wobec Chłynackiego, że się nie rozliczył, tak? Tak starsze ludzie mówili. A pani korzystała kiedyś z pomocy fundacji tutaj pana Chłynackiego? Korzystałam. I co, jak pani to ocenia? No, bardzo dobrze, proszę Sądu Wysokiego, bo dostawaliśmy paczki i odzieżowe, i różne przykrycia, i takie higieniczne paczki dostawaliśmy. No i mięso dostawaliśmy, węgiel dostawaliśmy. To, co potrzebno na zimę, było... Były zarzuty. No właśnie, były zarzuty, tak? Jakie zarzuty? Przez kogo wysunięte? Zarzuty przez Trojanka wobec... Przez Trojanka wobec... Wobec Chojnackiego. Wobec Chojnackiego. Co było treścią zarzutu? No to, że przywłaszczył sobie dość znaczną kwotę. Że kto przywłaszczył sobie? Chojnacki. Czy na tym spotkaniu właśnie u króla pan Chojnacki dysponował jakimiś dokumentami, chciał je pokazać? Tak, tak. Powiedział, że on dostarczy papiery, na co oni byli przeznaczone i że to on wyjaśni to. A oni nie chcieli wyjaśnienia, tylko chcieli pieniędzy. Czy Trojanek udowodnił Chojnackiemu, że ten się nie rozliczył tych pieniędzy? Nie, no. Nie udowodnił. Czy Cyganowi wolno kłamać przed Trojanem? No nie wolno, ale zdarzają się wypadki. No, przed sądem też nie można. Też nie można, tak jest, tak. Ale według tradycji cygańskiej nie wolno kłamać. Nie wolno. Czy za to grożą jakieś kary w waszej cygańskiej społeczności? No to już jest niezesławiony taki człowiek.
pogonnicy. A tu za nie ta nie mógł go zabić za skórki. Stawi z semencji, kanał z nasza. Ale mi ruchu, do semencji. To nie jest wydział Romanes. A jeżeli na wydział Romanes, to pałsu na się w szaledzie nie pszała, gerdziu w jawiek będzie. Przyjeżdżali do mnie Romowie na skargi na Chojnackiego, że prawdopodobnie miał tam Chojnacki za 238 tysięcy dolarów miał zabrać tym ludziom. Bogdan Trojanek, on go nie oskarżał, że był przy tym, czy widział te pieniądze, czy jak dawali mu te pieniądze, co on zrobił z tymi pieniądzami. Tylko ludzie go oskarżali, Romowie go oskarżali, Chojnackiego. A że on pisał te pisma do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, to nie tylko on jeden. To było na polecenie tych Romów, którzy zgłaszali się do niego. Pierwsze pismo, które było napisane przeciwko mojemu bratu, było bardzo takie delikatne. Bo to jest mój brat, to jest rodzina, więc chciałem to delikatnie zrobić. Romowie się na to nie zgodzili. Romowie zaatakowali mnie, że w żadnym wypadku tego nie chcą. I dlatego pan z porządku lubi. Te pismo, nawet nie ja, no panie prokurorze sądu, no nie jestem prawnikiem, ja nie potrafię takich pism stworzyć, no przecież są bez przesady. Ja mogę napisać prośbę, podanie, ale się pod tym podpisałem. Ale poprzednio zebrali się Romowie, wszyscy to dwukrotnie przeczytali, i oni powiedzieli, że tak, takie pismo chcą. To daje słowo, że tak było. Były jakieś jeszcze inne zarzuty wobec Chojnackiego? Proszę Wysokiego Sądu, to były zarzuty, które się, to jest wśród Romów. I ja nie mogę wszystkiego wyjaśnić, co się było w zakonie romskim i prawo romskim. Ja tylko mogę to powiedzieć, co mogę powiedzieć, a poza tym nie mogę. Dobrze. A pamięta pan może jeszcze jakieś zarzuty? Pamięta pan jeszcze jakieś zarzuty, jakie były czynione wobec Chojnackiego? Zarzuty były takie, żeby Chojnacki zwrócił tym poszkodowanym ludziom, a Chojnacki nie zwrócił, dlatego jest ukarany. I to wszystko. Karę dostał taką, że jest wykluczony do putu, póki nie zwróci pieniądze. Jak zwróci pieniądze, powróci, to jeszcze pomyślę, czy Romowie go przyjmą, czy nie. Ta cała sytuacja, która tu zaszła, jest dla mnie wielkim po prostu przeżyciem, że Romanipen, ten co w to wierzyłem, to była wszystko fikcja, bo wychowywany byłem właśnie w Romanipen i szanowałem ten Romanipen, ten kodeks romski, a wystarczyły pieniądze, że ktoś zmanipuluje ludzi starszych i powie, że pieniądze się należą i Romowie od razu uwierzyli, zamiast dojść do prawdy. Tu starszyzna romska, nasz Szero-Rom, to jest, przejdzie do historii, że właśnie znalazł się w polskim sądzie. Ja tego nie chciałem. Ja chciałem się bronić, bo nie jestem winien. I tutaj mówiła się do Szero-Roma, że ten Sowłach, ten przysięgę mogę złożyć, jaką tylko u nas Romanipen chce, to mogę złożyć, że nie jestem winien. I mówię tu do Szero-Roma i powiem w języku romskim, deweł. Dychał i dewę wyjaśnił nas, dewę pomalewa. Sąski Hasiun łacie Manusia Nikon na halo amrewa ba
ci je. Oh.